Dzień dobry, witamy na właściwej sesji. Jestem Dredu, witam cię, wygląda się RPGówek, gramy w Klątwę Strada razem z moimi wspantastyczni goście, gracze. Cześć gracze wspantastyczni. Jest z nami Aine. Kto nas właśnie obraził? Kto się obraził? Czy ty nas właśnie obraziłeś? Nie. Zrobiłem właśnie przeciwną rzecz do obrażania was. A co powiedział? Wspantastyczni jesteście. Wspantastyczni. Tak. Powiedział gościu. Goście jakoś, tak? Goście gracze. Graczoście. Moi drodzy, cześć Aine. Polewelowaliście? Aine, powiedz, przyznaj się, co zrobiłeś. Wzięłam sobie level w Warlocku i moim patronem obecnie jest Vettel. Nice. Okej. Okay. Jak się z tym czujesz? Zacznijmy się żegnać z prążek. Zajebiście. No. Anthemos, cześć. Dobry wieczór. Też po levelapie. Co levelowałeś? Nie wiem. Okay. Okażę cię. Okej. Okay. 8 level, ziom. No, można rzeczy robić. Cześć Baldur. Nie płacz. Nie płacz, nie zabijemy tak szybko Aine. Nie, spoko. Przeskoczymy, dobrze, przeskoczymy do Namaszy. Nie, Baldur się wzruszył. Cześć Namasza. Cześć. Co wylewelowałaś? Postać Nadia. Taka jedna, ona jest changelingiem i robi różne fajne rzeczy. Jaki masz level? W co wzięłaś level? Podobno 8. No. Znaczy pomyślałam, że na Nadię mogło bardzo mocno wpłynąć kolejna śmierć kolejnej osoby i szykuję ją na kleryka. Konkret. Dobrze, okej, okay, lecimy dalej. Joda, cześć. No hej, u mnie wszystko w porządku. Jakby się... Zero strachu. Kim dzisiaj grasz? Dzisiaj nie grasz już fatalem, nie? Tak, to tak jak mówiłem, niski iloraz inteligencji, nieumiejętność liczenia. Czyniem Krumrena nieustraszonym, więc dzisiaj Krumren będzie grał. Okay. Jak zdolność liczenia czyni z kogoś przy okazji nieobliczalnego, czy to... Może tak być. Okej. Okay. Cześć Baldur, teraz już nie płaczesz, widzę, to mogę się przywitać porządnie. Ej. O, właśnie, to liczyłem. Tak, nie, coś mi do oka wpadło. Wiem, że wyglądałeś na moją aukcję. Nie, ty już miałeś swoje okazje kiedyś na... Pominam ze Cthulhu. Pozdrow dla kumatych. Kim grasz dzisiaj? Co wylewelowałeś? Gram standardowo Zelem. Wylewelowałem 8 poziom w czarodzieja, ale mam 40 nowych czarów, więc na 5 minut przed sesją nie da się wybrać dwóch, żebym był zadowolony. Więc na razie nie dodałem sobie żadnych. Spoko, przeżyjemy. Przeżyjemy. Dobrze, słuchajcie, w związku z tym, że przed sesją dalej nie mieliście pojęcia, dokąd idziecie, jakby kim jesteście i dokąd zmierzacie, chciałem przypomnieć, że udało wam się, że tak nazwę, przeżyć, w większości z was przynajmniej, wydarzenia na wzgórzu dnia poprzedniego. Wróciliście sobie do Maga Win, gdzie oddaliście kamień rodzinie Martikowów, po czym wyruszyliście w dalszą drogę, proszeni przez nich, żebyście odzyskali pozostałe dwa kamienie, bo przynajmniej jeden, ale również ze świadomością tego, że zaraz będzie festyn w Valaki. I w czasie tego festynu Strat odgrażał się, że tam wpadnie. Jeśli dobrze pamiętam, to dotarliście do Kresk w którymś momencie, żeby oddać konie czy coś takiego, czy wymienić, czy zrobić rzeczy. Odebrać nasze konie. Odebrać wasze konie, oddać ich. No, jak będzie. Załatwiliśmy to, nie będziemy się, że tak nazwę, rozdrabniać. Oczywiście nie wpuścili was do miasta, tym bardziej, że ten diobeł jest za wami, więc absolutnie nie ma takiej opcji, żebyście wleźli za mury miasta. Zacznijmy sobie z tego momentu, że stoicie, znaczy siedzicie, stoicie przed wozem, czy w wozie, czy na wozie, czy pod wozem, jakkolwiek, przed murami miasta. I pytanie do was, dokąd dalej? Bo może inaczej, nawet nie przed murami miasta, stoicie na rozdrożu. W jedną stronę droga prowadzi prosto do Valaki, w drugą stronę, mniej prosto, prowadzi was w miejsce, z którego teoretycznie można wziąć drugi kamień, którym powiedzieli wam Martikowowie. Słuchajcie, mgła snuje się leniwie po drodze, otaczając was coraz bardziej i coraz bardziej. Tłumi wszelkie dźwięki i odgłosy ptaków dochodzą do was bardzo przygłuszone gdzieś tam z głębi lasu. Zmęczeni, strani, siedzicie sobie na tym wozie. Cisza. Kmina. Izel się odzywa. Tak, się odzywa. Gdzie my jedziemy w końcu? Wracamy chyba, nie? Znaczy, wracamy do domu, ale teraz to... Wracamy do domu? Teraz? No właśnie chciałbym, ale chyba raczej nie. Chodzi mi o to, czy jedziemy do tego miasta na ten festyn,
odgrywać bohaterów i próbować ratować, czy idziemy po kamień? Nie możemy wracać do domu? No. Ty chcesz do domu wracać? Nie. Odkąd to byś się śpieszył do domu? Nie śpieszy mi się, po prostu dawno tam nie byłem. Ale w twoim przypadku chyba dobrze. No myślicie, że jesteśmy w stanie coś pomóc na festynie? Martinko miał się zająć tym, żeby uprzedzić ludzi. Jeżeli go nie wysłuchają, to chyba nas tym bardziej obcy. Albo ale w mnie. Mieście dalej jest popiół, którego wypadałoby go chociaż zgarnąć sam. On nie został przypadkiem z... Jak mu tam było? Tym starym szympanem. Ryktawio? Tak. 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 Ale oni są w Walaki. No a my jedziemy gdzie? No właśnie się zastanawiamy. Chłopak będzie załamany, jak się dowie. No dobra, to może jedźmy po niego. Może pojechaliśmy znowu gdzieś bez niego. Znasz jego poczucie misji. Popioła? Nie, Ryktawio. A, myślałem, że popioła. Fuh. Kurwa, no raczej, że popioła. A, popioła. On ma jakieś poczucie misji? Ile ty czasu z nim byłeś? Przecież on jest świętszy od najświętszego paladyna. Co ty gadasz? My siedzimy na wozie gdzieś obok siebie? Tak. No raczej. No tak patrzę bliżej, przyglądam się tak oko w oko praktycznie. Taki lekki płaskacz idzie w kierunku Ejmiara. Ja chcę złapać jego rękę w locie. Rzućcie sobie przecież stawną zręczność, bawcie się dobrze. Na zręczność czy atletykę, akrobatykę? Nie, zręczność po prostu czysto. 15. Jestem wspaniały w zręczności. 11. Dobra, bo musiałem sprawdzić, czy się nie zmienisz postaci. Kurwa, chcesz mnie zrzucić z tego wozu? Było lekko. No, patrz na mnie. Lekko wystarczy. No dobra, trochę mnie poniosło. Możesz przyspieszyć? Ja? Kto prowadzi? Ej, kto tam powozi? Ja. Możesz przyspieszyć? Czekaj, a po co ma przyspieszyć? No bo jedziemy, jedziemy. Możesz przyspieszyć, bo jedziemy, jedziemy. A wy się zapytaj, czy daleko jeszcze? Prążek. Prążek. No, co? Ej, zamienić się w osła? Możesz. Po co? Daleko jeszcze? Nie wiem, chyba nie. Ale gdzie? Jakby stoimy na rozdrożu, czekam, gdzie mi powiecie, żeby jechać. No to po to kupiła to miasto. Brawo. Do Walaki, dobrze, więc... I do Walaki. Te koty. Ale to daleko a jeszcze, do Walaki nie jest w lewo? Czekaj, stój! Ry, konie. Był tam jakiś znak? Prążek. No był! Prążek, ogarnij się. Kurde, co się z tobą dzieje ostatnio? Tak serio? Co na tym znaku było? Znaczki były. Co było na znaczkach? Nie wiem, nie umiem czytać. Ty też. Kurwa. Krumren tak patrzy się na nich, ale jak to? Krumren, umiesz czytać? Może trochę ruszam przy tym ustami, ale tak. Ale palec tak podkładasz, czy nie? Dlaczego wy nie umiecie czytać? Długa historia. No. No nie, wcale nie taka długa. Znaleźliśmy pierścionki, wzięliśmy sobie, założyliśmy na palce. Możemy teraz rozmawiać w myślach bez rzucania czarów, ale nie potrafimy czytać. Ani pisać. Jakiś problem? To jest bardzo mała cena za poznanie myśli Ejmiara. Czy nie, słuchanie go non-stop. Potraficie pisać? Nie potrafimy. Nie potraficie, tylko piszecie bez sensu. No. Pisać nadal potraficie. To jest tak jak każdy. Jak roczne dziecko, które weźmie pióro w łapkę i zrobi tak... Ono też potrafi pisać, ale jeśli tak twierdzisz. Ale jesteś dorosła i możesz komuś mówić, że to jest specjalny szyfr. I ten, który będzie miał zajęcia na cały dzień. To tak jak ty w tej swojej książce. To nie jest pytanie, jak on w tej swojej specjalny książce. Specjalny szyfr. To nie jest szyfr. Nie, absolutnie. Po prostu nie umiesz czytać. No zobacz, Krumeren, w którą stronę jest Walaki? Dawaj ten pierścionek. Nie da się go zdjąć. Hopie. To łapę, dawaj. Masz. Przeklętymi przedmiotami jest tak, że ciężko jest zdjąć. Coś o tym wiem. Dotykam go i rzucam zdjęcie klątwy. Okej.
Why would you do this? Znaczy większy advantage. Znaczy, nikt ci nie każe tego założyć ponownie. To nie jest, że ci to spali ten przedmiot. Po prostu go zdejmiesz. Czekaj, dobra, to... To ja idę zobaczyć, co było napisane na znaku. Poczekajcie tutaj. Schodzę, starabaniam się z tego wozu i podchodzę tam do znaku, staję tak pod tym znakiem, zakładam ręce na biodra i czytam. Napawam się tą chwilą. Okej, okay. Na znaku masz takie znaki. Na wprost Walaki. Tam w stronę, w którą jedziecie. Walaki. Na południe, czyli w prawo, Ostoja i w przeciwną stronę do kierunku, w którym jedziecie, Kresk. Z tego, co kojarzysz, jak skręcicie na Ostoję i polecicie gdzieś tam potem dalej. Tak, jak skręcicie w prawo na Ostoję, to dolecicie potem do Magawin z powrotem. Albo możecie odbić kawałek dalej i dojechać sobie po drugi klejnot. Tak... Wracam do nich. Dobra, już wszystko wiem. Dawaj ten pierścień, Krumren. On rzucił czar tylko po to, żebyś mógł to jeszcze przeczytać. Jeszcze raz bym przerwał, przepraszam. Hej, Krumren. Oddaj mi pierścień. Dziękuję. Tak, Krumren go w palcach, takie małe, ale takie potężne. Ale Ejmiar, czy ty założysz go z powrotem? No tak, przeczytałem, co miałem przeczytać. Nie szanuję ludzkiej pracy i rzucam w niego. Ludzkiej? Dobra, to jedno mamy wyjaśnione, a druga sprawa, po co wam te kamienie? Nie zakładam pierścienia. Chowam go za kieszeni. Proszę, lubię czytać i je czytam być. Zakładam go na łańcuszek i zakładam łańcuszek na szyję. Nie uwierzysz, ale te kamienie przydają się do wina. Dzięki nim pola wokół winnicy dawały plony. Winogrona rosły. Jako jedyne chyba nie w tej całej krainie nie skalane żadną klątwą, ani niczym. Odzyskaliśmy jeden, dzięki czemu część wina powróci do karczmy. Ale wciąż brakuje dwóch. Wiemy, gdzie jest drugi. Trzeciego nie wiemy, gdzie jest. I to tyle? No są tylko potrzebne, żeby zrobić... żeby winogrono rosło, tak? Nie, to są kamienie, które dają życie. Za tym jest coś więcej. To nie są zwykłe kamienie. No tak, za winem się bardzo dużo kryje. Ale ze wszystkich dostępnych opcji to rośnięcie winogron chyba jest najlepszą. Na wino, rozumiesz? No, jestem w stanie to przyjąć, ale... Chyba, że wolisz jęczmień, to możemy go wrzucić na jakieś pole. Bardziej starałem sobie zracjonalizować, gdzie jesteśmy bardziej potrzebni. To do Walaki i w tamtą stronę. Dobrze, to nastawiam konie na tamtą stronę. Zobaczymy, co się tam dzieje, wrócimy tutaj, pojedziemy po kolejny kamień, zobaczymy, co się stanie. Weźmiemy popioła ze sobą. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A co chcesz z nim zrobić? Jak wrócimy do domu, jak nie będziemy wszyscy razem? I tak mamy jeszcze 5 osób do znalezienia. Dobra, w teorii wiemy, gdzie są 2. Z czego jedną nie wiadomo, czy da się zabrać. Przynajmniej 3 osoby jeszcze musimy zabrać. Czekaj. Czekaj. Przecież ja wysłałem posłańca, żeby ich znalazł. I przekazał im, że mamy się spotkać w Walaki. Mogło tak być. Tak było. Czyli jedziemy do Walaki, zbieramy resztę, bo już na pewno tam dotarli. Optymista. Bo już na pewno tam dotarli i wracamy do domu. Nadia, jedziesz z nami, czy niekoniecznie? Jasne, to mnie już nic nie trzyma raczej. Tam mamy słońce. I normalne uprawy. Jest fajnie. Dobrze. Wiecie, że aby stąd wyjść, musimy rozwiązać pewien problem, a kiedy ten problem się rozwiąże, to tutaj też będą całkiem dobre uprawy, podobno. Tak, słonowy jest. Może tak, może nie. Ale Riktavi miał się chyba czegoś dowiedzieć, jak się pozbyć problemu, prawda? Tak, ale też mówił nam o kilku miejscach, które powinniśmy odwiedzić.
On jest przypadkiem stary i dość długo się tym zajmuje. Jeżeli nadal nie odkrył sposobu, to tak jakby jest trochę słabym tym, co robi. Tak, ale daliśmy nie? mu dziennik ostatnio. Tak nie wiem, czy pamiętasz. No, bo to wiem, ma mu dużo pomóc. Dlaczego dziennik się nazywa dziennik w barowni? Bo zapisujesz tam dziennie rzeczy. A jak zapisuję w nocy? Chodzi o to, że nie nazywa się nocnik. Pamiętnik to z pamięci, jak piszesz o rzeczach przeszłych. A dziennik to, że na bieżąco. Jeżeli zapisujesz dzień to dziennik, a w noc to w nocnik? Dokładnie tak, Zeleriat. Dokładnie tak. Brawo. Twoja mądrość za każdym razem zadziwia mnie jeszcze bardziej. I znowu i jadę. Mhm. Klekocząc wymikołami po brukowanej drodze, ruszyliście w stronę Walaki. Nie zaszło wam jakoś bardzo długo, kiedy stanęliście przed wrotami miasta. Oczywiście zamkniętymi na cztery spusty. Jakiś pojedynczy strażnik stoi na morzu, na płocie. Czemu morze? Nie wiem, ale na płocie stoi. Tylko widać hełm i takie zdziwione oczka, jak się na was patrzy. Dziecko? Co się na nas patrzy? Strażnik. 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 Ale może jest dzieckiem. Czy ten strażnik jest dzieckiem? Nie jest. Czy ten strażnik był dzieckiem kiedykolwiek? Tak. Ten strażnik ma dziecko. Nie wiecie tego. Ale możecie przypuszczać, że żadnego nie urodził. I to nie strażniczka, tylko strażnik. Dobra. Tak jest. Tak, krzyczę z wozu. Otwieracie te bramy? A po co? Na festyn. Wjechać chcieliśmy do miasta. A, dobra. I widzisz, że schodzi. Znika za mury. Tylko takie spojrzenie do Nady w stylu naprawdę? Naprawdę uważasz, że tam nie będzie fajniej? Słuchajcie, bo to generalnie będą się działy rzeczy. Bo wy dojeżdżacie do Walaki dokładnie 3 dni po waszym pierwszym przybyciu tutaj. Kiedy przejeżdżacie przez bramę, dojeżdżacie, mijacie kościół świętego Gandrala, dojeżdżacie do pierwszego głównego, takiego większego skrzyżowania, tej głównej drogi z tymi drugiego kalibru, widzicie, jak z tej bocznej ulicy wychodzi pielgrzymka, powiedzmy. Złowrogie chmury zwieszają się nisko, gdy korowód przygnębionych dzieci przebranych za kwiaty posuwa się mozolnie błotnistymi ulicami miasteczka. Za nimi kroczy posępna grupa mężczyzn i kobiet dźwigających wiklinową kulę o średnicy 3 metrów. Burmistrz i jego uśmiechnięta żona trzymają w dłoni smętny bukiet przywiędłych kwiatów, zamykając pochód. Jadą konno. Znużeni widzowie obserwują z ganków, jak procesja wnosi kulę na rynek. Tam zostaje podniesiona i zawieszona na 5-metrowym rusztowaniu, a mieszkańcy miasta jeden po drugim zaczynają polewać ją oliwą. Niemniej jak słońce ma szansę zapłonąć, niebiosa rozwierają się i na ziemię spada nagła ulewa. Wszystko będzie dobrze, krzyczy burmistrz. I rusza syczącą w deszczu pochodnią ku rusztowaniu. Jednak gdy wbija ją, żagiew gaśnie. Ciszę przecina pojedynczy śmiech gdzieś w tłumie. Płonące wściekłością oczy burmistrza zwracają się w tamtą stronę, a mieszczanie zaczynają szeptać, poruszeni. Kto tu był? Brać go! I widzicie, jak na waszych oczach dwójka strażników chwyta trzeciego, który stał między nimi, pod ramiona. On się zaczyna wyrywać, tam szarpać, szamotać. Oni zabierają mu, ktoś tam obok zabiera mu broń i zaczynają go przeciągać w stronę burmistrza. Lars? Ty jesteś normalny? Co to miało znaczyć? W takim momencie? Jesteś aresztowany! Natychmiast! W tym momencie zabrać mu broń, odznakę! Jesteś aresztowany za robienie na złość w czasie festynu. Jak tak można? Mamy bawić. Ty co, myślisz, że to śmieszne jest? Kiedy się nie udaje, nie idzie po naszej myśli? Popatrz na tych ludzi. Bawić się mieliśmy. Tak cię to bawi? Zaraz będziesz sobie stał w dybach. Widzicie, jak on zostaje związany za ręce. I w tej ulewie coś tam się próbował bronić. Dostał z łokcia od jednego z kolegów w żebra. Został zgięty w pół. I zaczynają go odprowadzać. Czy wy chcecie jakośkolwiek zareagować, zrobić cokolwiek stojąc na tym rynku? On chciał podpalić ten burmistrz i jak daleko on jest od nas? Burmistrz chciał podpalić wiklinową kulę oblaną oliwą, która znajduje się na 5-metrowym rusztowaniu w centrum rynku. I ktoś stoi koło tej kuli? Wszyscy.
Ten chciał wiadomość od burmistrza, nie sztuczko. Jak burmistrz chce, to mogę pomóc to kulą ją podpalić. Tylko burmistrz podejdzie i udaje, że to ona tłumu jakoś się zrobi. Dobra, rzuć na przekonywanie. Na percepcją minus jeden. A nie, to nie, to jest... Nie percepcją, tylko persuazją. Persuazją. Osiem, jeszcze lepiej. Persuazją. Bardzo ładnie. Burmistrz rozejrzał się dookoła, zobaczył was. I tylko tak na rogu jeden płomyk i drugi płomyk, jaki pomniejsza iluzję. Uśmiecham się do niego. O! Bohaterowie przyszli! Podejdź, chodź! Pokaż wszystkim. I pokazuję generalnie w waszą stronę. Wypycham Zela. Wypycham Krumrena. Krumren, chyba cię wołają. Tak. Witajcie! I o! Podejdź, podejdź, krasnoludzie! Że dołączyłeś do naszej wspaniałej drużyny bohaterów! Wracać do naszego miasta, rozumiem, z dobrą nowiną! A to nie dostaliście nowin? Z nami? Wysłaliśmy posłańców. Ja szturcham prążek. W sensie daję jej knykcia w bok. Co to było? Nie wiem. Burmistrz. To był burmistrz. To niech coś zje. Jak nie zdarzy. Widzicie Martikowa, który prowadzi karczmę, stojącego gdzieś tam na obrzeżu. Macha do was takim na zasadzie spanikowanego pokazywania rękami w różne strony, jakby próba przekazać, że dostał wiadomość, ale jeszcze nie zdążył jej przekazać dalej. A to jak posłańcy nie dotarli, to nieważne. Ręką, tak, żeby się do mnie zbliżył, do burmistrza mówię. Nachyla się do ciebie. Niżej, schyl się pan, no. Nachylam się, no. Jest problem, ale może porozmawiamy o tym na osobności. Niech pan zacznie ten festem. To masz pochodnie? Zel! Odpalaj! O, kule! Widzicie, tak ludzie stają, taki tłum, tak na jednego, na drugiego. I tak na jednego, na drugiego. To stoi, ale chcę pomniejszą iluzją zrobić wrażenie, że to jest kula ognia. Mhm. Niezwykły firebolt. I największe jak się da i wtedy wypuścić. Okej, okej. Wiecie, wy widzicie przez iluzję Zela mniej więcej. Już wiecie, jak to wygląda, wiecie do czego jest zdolne, więc widzicie, jaki mały płomyczek sobie leci wśród takiej wielkiej ognistej kuli. Leci w stronę tej wiklinowej kulki na środku, trafia w nią, ale zaczyna się żarzyć najpierw powoli, ale potem zaczyna łapać ta oliwa, którą podlali, jakby przebija się to przez ten deszcz, który zalał to, i bardzo mocno dymiąc, ta kula zaczyna płonąć takim potężnym blaskiem pomarańczowo-czerwonego ognia. I bym chciał jeszcze przy okazji, skoro tu się zrobił normalny ogień, to kontrolą płomieni z tego buchającego wielkiego ognia zrobić głowę smoka, żeby, no jak już ludzie są, no to mieli jakieś atrakcje. Żeby się wyglądało na to, że... Dobra, Dredu się chyba nie zaciął. Nie, nie zacząłem się, słucham. Wyglądałoby na to, że po prostu tam jest gdzieś sztuczne ognie, smoki, czary mary, tego typu. Mhm. Okay. Kołcieszy gawiedzi. A no ja w tym czasie, jak oni są wszyscy zajęci tym płomieniem i tak dalej, do prążka szeptam tak, żeby, broń Boże, burmistrz nas nie usłyszał. Ty się skupiała? Przecież on nas zakuje w dyby, jak mu powiemy teraz, że zaraz tu będzie gorąco. Trzeba ich jakoś postępem wybawić z miasta, wyciągnąć. Nie mam pojęcia, ale nie możemy tak powiedzieć, przyjść i powiedzieć, że straca atakuje. Możemy. Jakby on jest sam i ma kilku słabo opłaconych, słabych strażników. Wystarczy odpowiednią panikę zrobić w mieście i ludzie jakby sprzeciwią mu się sami i zaczną uciekać. Przecież on tak nie z nas nie posłucha, to jest głupek. Szkoda ci go? Proszę cię. No bardziej mi siebie szkoda, jak strat tu przyjdzie, a ja będę siedziała w dybach. Mimo wszystko mają przewagę liczebną. Możecie rzucić sobie wszyscy nie na percepcję. Poza Krumrenem, który stoi na środku z burmistrzem. Wszyscy zatem
dostrzegliście, przynajmniej tak wam się wydaje. Dostrzegliście stojącego całkiem niedaleko mężczyznę, który próbuje skryć się może trochę w tłumie, może trochę w cieniu jakiegoś budynku, który tam się znajduje całkiem niedaleko. I wydaje wam się, że... Znaczy, wydaje wam się, że on przez chwilę może się przypatrywał, a potem zaczął nasłuchiwać, kiedy zaczęłyście do siebie rozmawiać przyciszonym głosem. I trochę się zbliżył, co go mogło wydać. W międzyczasie, kiedy rozmawiacie, Krumren, burmistrz, sprowadził cię z rusztowania i jakby ruszył w stronę, że tak nazwę, gawiedzi swego konia. I teraz ludzie tutaj zaczynają, znaczy powinni tańczyć i śpiewać, ale widzisz, że zaczynają się powoli rozchodzić do domów. Skoro słońce płonie, to już nie ma za bardzo co robić, bo nie ma pogody na to, żeby imprezować, więc burmistrz ruszył w stronę konia swojego, na którym... obok którego stoi na drugim koniu jego małżonka i wsiada na tego konia, ty docierasz do grupy, ruszają w stronę jednego z wyjść z placu i mijają tego zakutego w dyby strażnika. Burmistrz się zatrzymuje. Lars, ty mam ofermo. Wiesz, co mogłeś zrobić? Drodzy, niech wam będzie... Pogoda nie zepsuje nam planów. Patrzcie, jak można się bawić. I mówi coś przyciszonym głosem do swoich strażników, którzy rozkuwają z dybów Larsa. Dalej związanego w kostkach, związanego w nadgarstkach. I przywiązują go burmistrzowi do siodła na długiej linie. A burmistrz rusza. Ja staję na koźle i zaczynam krzyczeć na burmistrza. Co on robi? Jak to co robię? Nauczkę daję, a przy okazji trochę zabawę dla gawiedzi. Widzisz, że ludzie zaczynają podśmiechiwać, kiedy Lars tam kuśtyka, wiesz, małymi kroczkami. Tak pan szanujesz swoich ludzi, swoich obywateli? Tak samo jak oni szanują tradycje i festiwale. Tradycje i festiwale, tak. Ja rozumiem, że tradycja ważna rzecz. Ważniejsza niż życie przeszkolonego strażnika, którego pan masz? Tak? Ale jakieś życie. Gawić, to... Przepraszam życie. Bardzo. Podrepta sobie trochę... Tak, nie ma nic lepszego na morale dla pracownika i dla podwładnego niż obrażenie go i upokorzenie go na oczach ludzi, którzy mają wobec niego mieć szacunek, kiedy on będzie potem wróci do straży. Świetny pomysł. Świetny. Czy ty właśnie próbujesz się mi sprzeciwić? A nie wygląda na to? Mam to zrobić dosadniej? Szukam Riktawie wzrokiem. Nie widzisz go. Prążek, uśmiechaj się, prążek. Burmistrz patrzy, widzisz, że jakby ta monobrew zrobiła nagle takie... Zęby, to nie wygląda dobrze. Monobrew zrobiła taką potężną fałkę na jego czole. Patrzy się na ciebie. Izek, aresztować ich wszystkich. Zabrać im broń i wtrącić do lochu. Podejdź, a cię spalę, człowieku. Widzisz, jak zza konia wychodzi facet. Który wzrostem jest mniej więcej tak wysoki, jak burmistrz siedzący na tym koniu. Ma na jedno ramię zarzuconą pelerynę, pod którą skrywa praktycznie połowę ciała, a w drugiej ręce, jakby druga ręka, która jest zakuta, jakby całość jest zakuta w zbroję, ta co widać spod peleryny, trzyma dość duży miecz na ramieniu. Nie, ja chcę zrobić akcję z Assassin's Creed'a, szczególnie jedynki, gdzie to jeszcze było wykorzystywane. Chcę się wtopić w tłum. Mhm. Że chcę zniknąć z oczu temu strażnikowi, jak to się nazywa? Disguise. Nie, disguise self. Się nazywa. Tak, disguise self, zmienić wygląd. Dobra. Na jakikolwiek inny, nie ma znaczenia w sumie. Dobra. Znaczy no, takie, którego on nie zna, znaczy którego nie z tej wioski, tylko z jakiejś innej, nawet nie z Barovii, tylko. Innego miejsca. Wszedłeś w tłum, zniknąłeś, w sensie zmieniłeś swój wygląd tak, żeby przypasować się do lokalsów, powiedzmy, wyglądem. Natomiast grupa 10 strażników pod przywództwem tego giganta rusza w stronę wozu. Naszego wozu. No, oczywiście. Oczywiście. Idą was aresztować. Rozbroić i aresztować. Jesteś w tłumie ludzi. Jak zobaczą pędzące konie, to uciekną. Ty nie zdążysz się jeszcze rozpędzić. Jesteś w tłumie ludzi. Nie przed tłumem ludzi. Jasne? Bo wjechaliście na rynek i to tłum was otoczył po prostu. Nie? Wjechaliście za tą procesją i zdążyli was otoczyć. What fuck? Skakuję na górę na wóz. Kwik, kwik, myk. Stojąc na górze, mówię: stać!
Idą, czy się zatrzymali? Domyślam się. Ludzie, zwracam się do tłumu. Czy nie za długo ten człowiek ciemiężył was i kazał wam zachowywać się inaczej, niż sobie tego życzyliście? Jak on to zaczyna mówić, ja skakuję koło niego i zaczynam powtarzać to, co on mówi. Gdzież jestem lepsza w występach. Jeszcze bardziej podjudzam tych ludzi. Tak, on ma rację. No czyż nie tak będzie? Zobaczcie, jak on traktuje waszych braci. Ja chcę, zmieniając ten wygląd, iść tak okręgiem do burmistrza, żeby być przy nim. Tylko skoro wszyscy strażnicy się od niego odeszli, on będzie sam, chce być koło niego i koło konia. Dobra. Burmistrz w tym momencie mówi: co? Mnie śmiejecie oskarżać o to, że tłamszę ludzi? Gdyby nie moje festyny, to cierpielibyśmy tutaj z rąk strada. Podczas kiedy on... Cierpielibyście. Ci ludzie tutaj, ci wszyscy prości ludzie cierpią. Regularnie przez twoje głupie wymysły. Przez moje głupie wymysły mogą w ogóle żyć. Nie masz pojęcia, gdzie się znajdujesz i co nas otacza. Otacza nas śmierć i rozpacz. Doskonale wiem, gdzie się znajduję. I ci ludzie też doskonale wiedzą, gdzie się znajdują. I zamiast robić coś, żeby temu zapobiegać, to idą w twoje półśrodki, w twoje głupie wymysły. Moje głupie wymysły trzymają strada z daleka od tego miasta. Jesteś tego pewien? Tak. Do tej pory nie było żadnego problemu ze stradem w tym mieście. To wasze nadejście tutaj zwiastuje zmiany. Groźbę nadchodzącego mordu. To przez was festiwal się nie udał. Jeżeli ludzie, cokolwiek się stanie w tym mieście, krew jest na waszych rękach. Prości ludzie, patrzcie, ilu was jest. Spójrzcie na tego jednego biednego człowieka, który postradał zmysły już dawno temu. To w was jest siła, która trzyma zło z dala od tego miasta, nie w nim. I w jego chorym umyśle. I w jego skarbcu, na który wy pracujecie, a którego zawartość on trwoni na swoje głupie występki. Baldur? Słysząc to i wszystko, czy ta kula nadal płonie? Tak. Chciałbym, to będzie kilka cantripów naraz, powiedz mi, jak bardzo to można zrobić. Kontrola płomieni, zrobić po piersiach strada, żeby wszyscy je doskonale widzieli. Mm-hmm. Pomniejszą iluzją zrobić dźwięk, czyli głos strada, który mówi: burmistrzu, nie tak się umawialiśmy. Mm-hmm. Zawiodłeś mnie. Mm-hmm. I tak, no i na końcu... Nie, no to na razie tyle i zacząć reakcję. Dostaniesz czarówkę, bo kiedy zaczynasz czarować, one są, czy te czary są w ogóle bezgłośne, to jest moje pytanie. Czy musisz używać voice? Minor Illusion jest bez głosu, mm-hmm. ale on jest Create a Sand, no to jest... Okej. Control Flames też jest somatic, dobra. To jest po prostu super, tylko ręką. Okej. Więc nadal w tłumie, idąc w kierunku burmistrza. Dobra, w takim razie rzuć sobie jeszcze tylko na Perception. To nie jest trudny rzut. No tak, ale no Perception to mnie to jest tragedia. 5. Okej, dobra. W takim razie. Weźmy sobie taką sekwencję zdarzeń. Wy kłócicie się z burmistrzem o to, kto ma rację. Ludzie próbują zdecydować, za kim powinni iść i wtedy poprosiłbym jeszcze was, żebyście rzucili sobie rzut na perswazję. Może to być Aine, albo Aine rzucasz, Prążek rzuca po prostu rzut na perswazję, albo Ejmer rzuca z adwantażem. Co wolicie? A nie mogę na występy? Może być na występy. Ja jak u ciebie tego, jest? Dam ci inspirację. Ja mam inspirację, też mogę oddać. Okay. Antemos, jak się czujesz na kościach? Zależy, o co pytasz. No jeżeli chodzi o survival, to fantastycznie. To co, lecimy z twoim adwantażem? Ty masz 10 minut. Wszyscy mamy coś. I tak inspirację, więc w razie czego podbijemy ci... Tak, po ostatniej sesji macie inspirację, no. Tak. Masz 10 minut plus 6, więc 17 na starcie masz jako prążek. No to raczej nie ma wyboru, kto powinien rzucić. Strasznej porażki nie będzie, no dobra. Chyba możemy... Fantastycznie.
24. Czy to zostaje, czy to chcesz przerzucić? Nie, zostawiam. Sure? Nie będę ryzykować. No, znaczy, advantage, jak żyjesz inspirację, to wybierasz wyższy wynik, tak czy inaczej. Możesz rzucić naturalną 20. Musisz zdecydować, zanim ci powiem, jaki jest wynik, wiesz. Wtedy nawet strat za tobą pójdzie, który jest. Ale są małe szanse na naturalną 20. Ale ty masz 5%. Ty masz 19 jeszcze i 20, żeby mieć wyższy próg. Dokładnie, więc są dwie opcje tylko. No tak, ale masz 25, to masz wyższy poziom trudności. Testy są co 5 na przykład. 15, 20, 25. I chodzi o to, że jak będziesz miał 25, to może coś lepszego się stanie. To jest przeciwstawne z burmistrzem, już wam powiem jeszcze przy okazji. Że ja to rzuciłem kośćmi. Dajcie disadvantage burmistrzowi. Ja mogę dać mu. No, to ja spalę inspirację, żeby on miał disadvantage w takim okay. wypadku. Ja chcę kontynuować tę radę. Jasne, absolutnie. Przyjmujemy, że cały czas kłócicie się. I myślę, że tutaj Nadia z Krumrenem patrzycie się to na jednych, to na drugich. I na tłum, który reaguje. Część tłumu zbliża się w waszą stronę, jakby próbowała odciąć strażników od was i stanąć po waszej stronie. Z drugiej strony większa część ludzi jednak staje po stronie burmistrza. Co chcesz, Nadia, zrobić? Ja wiem, że jesteśmy w tarapatach i ogólnie, ale bardziej się cały czas boję o to, co się dzieje. Czy strat zaraz nie zaatakuje? Jako, że po śmierci naszego przyjaciela odkryłam sobie nowe pokłady energii i nowy przepływ jakby mocy, to mam coś takiego jak wykryj dobro i zło. Okay. To jest koncentracja, to działa przez 10 minut, więc chciałabym to zrzucić i cały czas wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie, czy czasem akurat w tym momencie ktoś mnie zaatakuje, czy ktoś już dookoła nie jest. Dobra. Nie umarły, to powinien być strat właśnie. Tak, i chciałabym to rzucić. Okej, rzucasz w takim razie ten czar bez najmniejszego problemu. Okej, w takim razie, mamy taką sekwencję. Wy kłócicie się, tak powiedziałem. Tłum próbuje odgrodzić was częściowo od strażników, ale większa część tłumu staje jednak po stronie burmistrza. Kłócicie się dalej rozmawiając i widzicie, myślę, że wy możecie też, jak powiedziałem, zobaczyć, że w tym tłumie ludzi jedna z postaci przyciska się w tam bliżej strony burmistrza i myślę, że możecie spokojnie rozpoznać, że to jest Zel pod przebraniem, bo nie wiem, bo zostawię kosmyk włosów jak zawsze jakiś tam, żebyście się rozpoznawali. W każdym razie widzicie Zela, który przemierza gdzieś tam pośród tych ludzi, zbliżając się w stronę burmistrza. Z drugiej strony burmistrz z jego przywiązanym więźniem siedzą na koniu niedaleko i przekrzykuje się z wami, nakłaniając ludzi do tego, żeby jednak przeciwstawili się wam, a żołnierze zmierzają waszą, że strażnicy zmierzają w waszą stronę. Słyszycie, że Namasza wróć, że Nadia rzuca jakiś krótki czar, nie macie do końca pojęcia, co dokładnie ma zamiar zrobić, ale też widzicie, że do tej postaci Zela, która zmierza w stronę burmistrza, ktoś podchodzi. I Zel, do końca nie byłeś w stanie zauważyć, do samego ostatniego momentu nie byłeś w stanie tej osoby zauważyć. W momencie, kiedy rzuciłeś kontrolę płomieni jako pierwszy i pojawiłeś z tej kuli po pierwsze strada, zanim zdążył coś powiedzieć, ktoś chwyta cię za rękę. Widzisz człowieka, który patrzy się na ciebie z oczami jak kot ze Shreka i robi tylko takie, co robisz? Zagrywasz drugi czar, czy jednak nie? No to czekam, jak mi pokazuje, to czekam. Patrzy się na ciebie, widzi, że nie zaatakowałeś, nie zareagowałeś w żaden sposób, pokazując ci palec na ustach i próbuje pociągnąć cię przez tłum. W zupełnie innym kierunku. To wiadomość do niego w takim razie. Sztuczką. Kim jesteś i co to ma znaczyć? Jestem Ernst. Mamy dla was ofertę. Spytam tylko raz. Twój czy wróg? I czy będziesz później tego żałował? Zawsze swój. Możecie sprawić, żeby burmistrz zamknął mordę przez jakiś czas? Mnie? Wy tak? Ale widzisz teraz, słyszysz, jak przez tłum przeszedł taki jęk, kiedy wszyscy zobaczyli razem z resztą w tym momencie tego strada, który został stworzony z płomieni. I zanim on ci zdąży odpowiedzieć, on obraca się i rusza jakby w tłum, licząc prawdopodobnie, że pójdziesz za nim. Ludzie zaczynają żwawo ruszać się pośród tego placu, a burmistrz patrzy na was. Co to ma znaczyć?
Co to ma znaczyć? To wasze diabelskie sztuczki. Wasza sprawka. Brać ich w tym momencie. I widzicie, jak tłum przychodzi na waszą stronę, próbując trochę jakby odgrodzić was, ale spora część tego tłumu jednak zaczyna uciekać i barykadować się w domach i chować się po uliczkach. Jednak strażnicy napierają na ścianę z pospolitych ludzi, którzy jednak stoją w waszej bronie, którzy chyba mają rzeczywiście dość burmistrza i wszystkiego. W tym momencie... Nie byłbym sobą. Słyszycie krzyk. Na tyle głośny, że... Was może nie przestraszył, nie ruszył, ale spłoszył konia burmistrza. I widzicie, jak facet traci kontrolę nad zwierzęciem, które zrywa się do biegu i biedny strażnik, który cały czas jest przywiązany do siodła, został pociągnięty po bruku i klekocze za koniem, który odjeżdża. No co? Możecie zareagować, oczywiście, jasne, nie? Jeżeli to się dzieje, jeżeli w momencie, w którym widzę, że to się dzieje, a już byłem do tego przygotowany wcześniej, bo chciałem to zrobić wcześniej, chcę rzucić polimorfię na tego strażnika. Okej. Okay. Co go zamieniasz? On będzie musiał rzucić na mądrość, więc liczę na to, że się nie będzie opierał, że no, on się pewnie nie domyśla, o co chodzi. Nie, ale będzie się opierał, dlatego będzie rzucał na tą mądrość. No właśnie. Bo chciałbym go uratować mimo wszystko i chcę go zmienić w... On ma związane nogi i związane razem ręce przywiązane do konia, tak? Tak jest. Ile masz poziom trudności? 16. Dobrze, nie zdał. Fantastycznie. Tak, jeszcze szybko myślę... Czy go zamienić w coś dużego, bo teraz nie do końca wiem ja jako ja. Mhm. Być może Ejmiar to będzie wiedział. Czy jeżeli go zamienię w coś większego, to na przykład więzy puszczą, czy wręcz przeciwnie, połamie mu to ręce? Połamie mu to ręce. Dobrze, to chcę go zmienić w węża. Pięknie, myślę o tym samym. Widzicie, jak koń zrywa się, widzicie, jak strażnik zostaje pociągnięty tą liną i po chwili słyszycie kolejne krzyki ludzi, którzy i coś tam w ogóle się nie dzieje. I nagle jakby widzicie, że ta lina faluje za tym koniem, który spieprza, a burmistrz w ogóle próbuje tam powstrzymać tą bestię, która znika gdzieś za narożnikiem. I ludzie rozbiegają się w ogóle, podczas kiedy strażnik został zamieniony w węża i gdzieś tam prawdopodobnie sunie się między nogami. Natomiast z jednej strony ludzie zaczynają się rozbiegać, panikując. Z drugiej strony na wasz wóz naciera grupa strażników, która nic sobie z tego krzyku nie zrobiła, poza jednym, może dwójką, która się rozgląda, żeby zobaczyć, skąd ten krzyk dobiegł i w ogóle co może oznaczać. Izek Strazni, którego możecie kojarzyć, jest tym dużym typem i kojarzycie go prawdopodobnie z wcześniejszej wizyty u burmistrza albo gdzieś generalnie widzieliście go na mieście. Z determinacją przemierza ten tłum, rozbijając ludzi na prawo i na lewo w waszą stronę idąc i zaraz dopadnie do wozu. Z trzeciej strony... Ciekawe, kto krzyczał. Z czwartej strony nigdzie nie widać Riktawia i Popioła. W tym tłumie. Pewnie Popiół krzyczał. Nie, to nie, był, to, nie to nie był Popiół. Absolutnie nie był Popiół. Ja chcę rzucić prestidigitację na tą popiersie strada, na tą kulę ognia, żeby wyczarować efekt, jakby ona miała wybuchnąć, albo w ogóle, że coś się z nią strasznego dzieje. Typu, nie wiem. Ja wiem. Czy to, powiedz mi, czy to jest po prostu popiersie i on nie mówi? Ten tak, nie rusza ustami? Tak, Baldur zrobił popiersie z ognia. Liczyłam na to, że będzie jak, wiecie, Harry Potter i Mroczny Znak, że po prostu otwiera usta, a tam taki wąż wypełza i w ogóle zaczyna straszyć tych ludzi. To by już musiała być mniejsza iluzja, przynajmniej. No dobra. A dobra, Sparks, Puff, Wind... Możesz mu grzywkę przerzucić. Tak jest. Inny człowiek. Jeszcze nad jedną rzeczą się zastanawiam. Jak bardzo ten strażnik jest zdeterminowany i jak bardzo nie lubi w tym momencie, jak bardzo jest wściekły na burmistrza. Bo jeżeli byłby... Strażnicy są absolutnie po jego stronie. Ten wąż, pan strażnik wąż. A to nie wiesz, jest wężem. No właśnie, bo... mógłby być na przykład jadowitym wężem. No i tak został na ziemi, a koń pojechał. Ale burmistrz został. Nie, też pojechał koniem. On siedział na koniu. Ach. Tak. A, dobrze. Tyłem? Nie, no frontem normalnie.
No to dobrze. No. Wężem konia nie dogonisz, jakbyś nie chciał. Tak, no to jest dobre hasło. Wężem konia nie dogonisz. Że go rzucisz. Okej, słuchajcie, moi drodzy, macie taką jeden moment na decyzję. Oczywiście ten moment zajmie wam kilkanaście minut prawdopodobnie, zanim zdecydujecie. Macie jeden moment na decyzję, żeby stwierdzić, co tak naprawdę robicie. Siedzicie na wozie, tłum się rozbiega dookoła, więc ruszenie tym wozem będzie niebezpieczne. Zbliżają się do was strażnicy, gdzieś padły krzyki, jest ulewny deszcz napierdala na was z nieba, do tego stopnia gęsty, że ledwo widzicie, co się znajduje poza uliczkami tego placu, na którym stoicie. Co robicie? Co dalej? A ja mam pytanie. A ja mam odpowiedź. To moje zaklęcie coś mi dało? Tak. Działa. Nie widzisz Działa. Nikogo dookoła. Nikogo, kogo by mogło tak załapać, nie? Okej. Czyli burmistrza nie ma? Nie, odjechał na koniu. Znaczy właściwie... Przypadkiem odjechał na koniu. Koń odjechał niosąc go. A ten krzyk, on był, że tak powiem, za strażników? Czy tak, on dobiegał zza placu w ogóle. Okej, okay, ale żeby tam pobiec w tą stronę, z której... Musielibyście się wrócić w kierunku, z którego przyjechaliście. Z tej zachodniej bramy, tam jest, jeśli dobrze pamiętam, karczma w tamtą stronę, już sprawdzam. Tak. Nie, karczma jest przed wami, powiedzmy. Jakbyście się wracali, to dojedziecie sobie mniej więcej do kościoła i do bramy, która tam dalej jest. Prowadzi na kresk. W którą stronę poszedł ten ziomek? Jak on mi na imię? Napisałem Ernst, tylko nie wiem, jak on tam się... On ruszył na południe, pomiędzy budynki. Wbiegł sobie znikając. I jak on mnie zapał za rękę, to sprawdzam, czy jakoś kartkę mi dał, wrzucił, dołożył, dorzucił. No. To na pewno chcę i tak dokończyć to całe iluzję, więc strat, żeby zaczął mówić i żeby właśnie powiedział, że burmistrzu zasłania się zwykłymi ludźmi, wyżej cię ceniłem i naszą współpracę. Dobrze, dobrze. W takim razie wysłyszycie to wszyscy, jak popiera się płonące strada zaczyna mówić to, co właśnie powiedział Zell. Też bym chciała coś w takim razie zrobić, jak tylko usłyszę to. Burmistrzu, nie tak się umawialiśmy. Zasłaniasz się zwykłymi ludźmi. Czekaj się. A wyżej ceniłem sobie naszą współpracę. I tak idę w tym tłumie jako Zeli, tak kurwa, nawet iluzja jest debilna. Tak, oczywiście powiedział to bez zająknięcia się dokładnie tak, jak Zel chciał, ale nieważne. W każdym razie to na chwilę sprawiło, że niektórzy ludzie zatrzymali się. Widzicie, jak na ich twarzy wpełza terror, przerażenie i tym szybciej rozbiegają się po domach i zaczynają się barykadować. W sklepach, w domach, jakby przywracają stragany. To jest po prostu panika w tym momencie. Ja tylko krzyczę, że widzicie, jakby, kto tu z kim współpracuje. On na pewno jakby nie broni was, tylko przygotowuje. Wiesz, taki w tą stronę. To jeśli też mogę, jak tylko to usłyszałam, to chciałabym... Dobrze. To w takim razie chciałabym dotknąć mojej sukni, żeby zrzucić na siebie czar światło, który sprawi, że ja będę tak jakby promieniowała. I chciałabym stanąć pomiędzy wozem a strażnikami i do strażników powiedzieć: słyszeliście to, odkryliśmy, że burmistrz współpracuje ze stradem, musicie ewakuować miasto, musicie bronić miasta, a nie to jest wasza... No i wskazać na ten kierunek, skąd był ten dźwięk, że to już się chyba zaczęło. Rzuć sobie na perswazję z adwantażem. Ja mogę, jak ona skończy dosłownie mówić, rzucić jakieś właśnie iluzję innym głosem. O matko, przenajświętsza panienka. Możesz dorzucić, jasne. Persuasion? Persuasion, tak. Persuasion. Persuasion. Jeśli pisze 17. Dobra, czy to zostaje? Tak. Ok.
Okay. Pytam, macie inspirację, dlatego pytam. Okej, okay. W takim razie widzicie, jak połowa strażników na te słowa jakby przeżegnała się lewą stopą i rozbiegła się, czy odbiegła właściwie w stronę tego krzyku, zostawiając tutaj 7 strażników plus Izeka, który teraz z wkurwem idzie w waszą stronę. Widzicie, jak odgarnia połę płaszcza, spod której wychodzi wyłania się gigantyczna, zdeformowana, trójpalczasta ręka, w której widzicie, że zaczynają błyskać płomienie. Zel, czy ty odchodzisz w stronę tego rzemka, który cię wołał? Nie, no zostaje w zasięgu wzroku i zasięgu co przede wszystkim czaru. Widzisz, że on wszedł w jakąś wąską uliczkę pomiędzy sklepem a jakim, znaczy między sklepami po prostu i zniknął ci z oczu. Ale... A, okej. Okay. Nie? Także nie wiesz, czy tam stoi, czy poszedł dalej, ciężko powiedzieć, natomiast nie widzisz go, zniknął, więc wiesz, w którą stronę poszedł po prostu. On jest w zasięgu, powiem ci o wiadomości w takim razie, na momencie, kiedy on tam mi odchodzi, jeżeli nie jest więcej niż 120, to w kierunku tylko, żebym wiedział, więc mniej więcej wiem, gdzie poszedł. Wiadomością, skoro twierdzisz, że swój, to może zajmijcie się tym wielkim, pierdolonym strażnikiem. Nie odpowiada ci nic, ale spoko. W każdym razie, wracając do całej sytuacji na środku, tak powiedziałem, zostało kilku strażników i został Izek, który podchodzi do waszego wozu i będzie chciał was aresztować. O nie. Więc chyba trzeba rzucić na inicjatywę w takim razie. Chyba, że coś zrobicie, zanim to zrobi. Masz jeszcze rzucam na niego polimorfię. Właśnie miałam pytać, czy masz jeszcze slot na polimorfię, bo ja mam tylko jeden, więc trochę mam. Mi go szkoda. Nie koncentruję się na tamtej, więc strażnik wróci do swojej normalnej postaci, ale okay. Cel został osiągnięty, bo miał zostać uwolniony i nie zniszczony przez konia. Dobra. I robię to. I rzucasz na Izeka polimorfię, sztosik. I wiesz co? Zużywam inspirację, żeby dać mu utrudnienie. Sztos. Izek strażni. Utrudnienie na mądrość, tak? Tak jest. Fucking hell, no. Powiem ci, że... Przepraszam, bo dałem utrudnienie burmistrzowi. Nie, ja mu dałem. Nie, Aina mu dała. Okay. Spoko. Całe szczęście, że dałeś. Miał 16 i 10, więc generalnie udało się sprawić, że Izek... W co go zamierz? Celuję w niego tą... krwawą włócznią, którą zdobyłem ostatnio po wielkim bohaterze Kawanie? On się jakoś nazywał, nie? No, Kawan. Kawan. Celuję w niego tą włócznią z góry, no bo stoję na górze i mówię i krzyczę do niego: stój, zdradziecka świnio! I zamieniam go w prosiaka, ale takiego małego prosiaczka, w takiego wieczka. Dobrze, okej. Okay. I widzicie, że topór, który trzymał w ręce, upadł na ziemię z takim głośnym brzdękiem. I widzicie taką niewielką świnię, która stoi teraz między strażnikami, z tym, że jedna łapa frontowa jest gigantyczna, jakby dużo większa niż pozostałe trzy i ma takie dziwne, zaostrzone kopytko. On robi takie przeciągłe... A pozostali strażnicy jakby z paniką patrzą się w ogóle po tym, co się dzieje i zaczynają uciekać, zostawiając tego świniaka samego tutaj. Na co świniak generalnie zaczyna robić kółka i wierzgać i jakby próbował ich przywołać do porządku, tylko nic nie działa. Ja rzucam na siebie niewidzialność i chcę iść w kierunku tej świni, żeby ją złapać, bo nawet mogę podbiec w kierunku tej świni, żeby ją złapać. Ile trwa polimorfia? Godzinę czy minutę? Do godziny. Koncentrację do godziny. Okej. Tak. To chcę podbyć i złapać to świnie. Nawet się nie każe rzucać na to. On się zaczął tam wierzgać, rzucać, ale jakby podlazłeś do niego, rzuciłeś się na niego, chwyciłeś, zacisnąłeś łapy na głowie i no masz. Tak, no i strażnicy widzą, jak świnia po prostu lata, no bo jestem niewidzialny, tak jak mówiłem, a tak. To nie zajmuje niewidzialności. Dobrzy mieszkańcy Walaki, widzicie, z kim macie do czynienia, wykrzykuje tam z góry. Jeśli ci strażnicy się rozbiegli, to Krumren rusza po prostu w stronę tego krzyku, bo Zela nie widzimy. Więc rusza w stronę tego krzyku. Dobra, okej. Okay. Ruszasz w takim razie w stronę bramy, którą wjechaliście do miasta. Na piechotę, bo czemu nie? Mijasz tylko strażników, ludzi, którzy w panice uciekają gdzieś tam, chowając się w domach swoich bądź nie. I po kilku dobrych, dłuższych chwilach, w takim dłuższym czasie biegnięcia w tamtą stronę, docierasz przed kościół i widzisz, że kościół otoczony jest ciemnymi sylwetkami. Ciężko ci jest je rozróżnić, bo jest ulewny deszcz i widzisz tylko, że jakaś grupa ludzi otacza ten kościół i krąży wokół niego. Widzisz, że kilka z tych istot unosi się w powietrzu. Nad głową dostrzegasz też kilka chmar nietoperzy, które krążą wokół wieży kościelnej. Rzuć sobie na stealtha. Zobaczymy, czy cię znajdą w tej ulewie. Aha.
To, o, to 10. Znaczy, że zdziwiony, gdyby mnie nie znaleźli. Krumren, na szczęście dla ciebie jest ulewny deszcz. I mnóstwo ludzi dookoła. Stoisz w tym deszczu na środku drogi i wydaje się, że żadna z tych osób nie wykonuje żadnego ruchu w twoją stronę. Dalej krążą. Unoszą się w powietrzu. Część z nich krąży po ziemi chodząc. Część z nich wygląda, jakby biegała na czworakach wokół kościoła. Bardzo zwierzęce ruchy. Część z nich unosi się w powietrzu, by chodziła w powietrzu wokół kościoła. Czy rozpoznaję, czego to jest kościół? To jest kościół świętego Andrala. Pan, czy tak, okay. Czyli kapłan, wróci, czempiona Morning Lorda, pana Poranka. To jest ten kościół, do którego kości zwróciliście. Tak, tylko tam nie było. Nie wiem. A, przepraszam, to prawda, ale jakby tam nie było. Jeśli się nie mylę, to my koło niego powinniśmy przejeżdżać. Przejeżdżaliście. Do miasta. Tak, przejeżdżaliście koło niego. Mogliśmy mu opowiedzieć ewentualnie. Fair. Przyjmę, że dostałeś informację o tym, co zrobili. Więc jeśli oni mnie nie usłyszeli, to Kurmuran cofa się po prostu. Rusza w stronę reszty. Dobra. Tymczasem reszta. Świnia jest złapana i wisi w powietrzu. Złapana przez Zela, podejrzewacie, który jest niewidzialny. Żołnierze rozbiegli się, strażnicy się rozbiegli. Tłum tak samo rozbiegł się i teraz plac jest niemalże pusty. Zostaliście wy na wozie. Kilka pojedynczych osób, które gdzieś tam próbuje się ewakuować czym prędzej z tego placu. Płonąca, dymiąca kula, która teraz przypomina po piersie Strada dalej, bo nikt tego nie zdjął. Z tego taki uśmiechający się Strad patrzy się na was z wysokości tam 6 metrów, powiedzmy, ziemią. Leje rzęsisty deszcz i co dalej? Szukam beczki, ewentualnie skrzyni, które można zamknąć. Najlepiej skrzynię, które można zamknąć. Chcę tam świnie wrzucić. Jest beczka. Jakby skrzyni nie ma. No jeżeli to jest mała świnia, no to beczka, znaczy świnia powinna się zmieścić. Jakby tak się nie zmieściło, to tam... byś nie mówił, że masz. Spoko. Wrzucasz wieko na górę. Słyszysz, jak tam telepie się w środku, zaczyna pieprzać tymi kopytami po ściankach. Kwiczy przeraźliwie. Ale zamknąłeś ją w środku i przestaje być problemem. Co dalej? Idę do wóz, jak nikt mnie nie widzi, jeszcze ostatnia rzecz, jak mnie nikt nie widzi, to chcę tego Strada zlikwidować. Zamienia się w dym i odlatuje. I na odchodne? Chyba więcej nie będziemy robić burmistrzu interesów, bo... Chyba więcej nie będziemy robić burmistrzu interesów, bo... Nie daje nikomu drugiej szansy. Tak, zamienia się w taką kubkę dymu i odlatuje gdzieś w przestrzeń. Nie miałeś zbyt wielu widzów na ten ostatni pokaz, bo na rynku już naprawdę jest reszka. Kilka osób wydarło się przeraźliwie, widząc to wszystko i jakby taplając się w tym błocie, w tym deszczu, na czworakach niemalże odbiegło gdzieś tam schować się w najbliższym bezpiecznym miejscu. Pozostała trójka, zanim Krumren wróci do was? Świnia to w beczce. Tak. Nadia świeci się. No właśnie, chciałabym w końcu dojść do głosu. Jak tylko zobaczyłam, że jednak nas atakują, to chciałam ściągnąć z siebie czar, obrócić się, może nawet swój płaszcz wziąć, obrócić do góry, no, wierzchem na zewnątrz. Tak. Jako changeling na pewno mam przygotowane jakieś pod ręką inne ubranie, czy cokolwiek takiego. Czyli żeby nikt mnie za bardzo nie poznał. I będę szukała popioła, a że chcę uniknąć wszelkich zaczepek i tak dalej, zwłaszcza po tym, jak stanęłam cała w świetle, to chciałabym się w tym tłumie, w tym zamieszaniu szybko zmienić w kogokolwiek innego. Może być, nie wiem, Iryna. Nie, chociaż Iryna to nie jest dobry pomysł. Kogokolwiek innego. Przyjdzie Strat i cię capnie. Pan tak. Zarowicz. My widzieliśmy tego karczmarza. Więc chciałabym, albo jeżeli jeszcze go widzę, to do niego pobiec, albo jeżeli go nie widzę, to biec do karczmy. Dobra. Stoi tam, chowa się, widzisz, że chowa się sam właściwie, nie widzisz jego rodziny, ale widzisz, że on stoi gdzieś tam w uliczce i widząc, że twój wzrok napotkał jego wzrok, podnosi tylko rękę, pokazując ci, że tam jest. Więc możesz do niego podejść i porozmawiać, jeżeli potrzebujesz. Dobrze, to podbiegam. Panie Urwinie, ja szukam barda, który Riktavio? Który u pana był w ten i szukam naszego przyjaciela popioł. Taki duży, szary. No tak, głosy. Był, wypoczywał w domu. Są wypoczywał w domu. Nie, nie ma, przecież odeszli. Ponoć powiedzieliście im, że spotkacie się w innym miejscu. Przecież lata wasza koleżanka w masce powiedziała, że mają iść. Że trzeba... Dobrze, nie ma czasu do stracenia. Strat naprawdę zagraża miastu. Niech pan bierze swoją żonę, bierze swoje dzieci i ucieka z tego miasta im czym szybciej, bo... Nie możemy uciekać. Musimy trzymać pieczę nad miastem. Trzeba walczyć ze Stradem. To jeżeli chcecie walczyć ze Stradem, to zbierzcie ludzi i się przygotujcie. On tu może niedługo być. On może zaraz zaatakować. Ale... Nie czuję...
Jesteśmy gotowi. I on pokazuje palcem do góry. I ty podnosisz wzrok, widzisz ściany, gdzie tylko jakikolwiek występek jest, żeby coś mogło usiąść. Rynny, dachówki, kruki. Jeden przy drugim, jak siedzą, patrzą się tak na ciebie tylko. Już myślałem, że pozawieszał czosnek na krokwiach wszędzie. Na szyjach mają takie ząbki czosnku, nie? Takie... Dobrze, to ja się po prostu tylko... uśmiech pojawia się na mojej twarzy. Po raz pierwszy w końcu ma powód, bo ludzie tu faktycznie się w końcu ktoś mobilizuje. Skinam mu głową i w takim razie biegnę do przyjaciół. Okej. Okay. Im przekazać, co się dzieje. Wraca do was Nadia. Czy Prążek coś chciała robić w międzyczasie? Właściwie to... Raczej wspieram Ejmiara w jego działaniach w tym momencie bardziej. Mhm. Niż jakoś jestem bardzo aktywna, bo nie mam szczerze pomysłu, co mogę robić. Spoko. Ejmiar, coś jeszcze? Tak, zeskakuję z wozu i chciałbym złapać ten topór, który dobra. Wypadł. Dobra. Pytanie moje takie techniczne jest, czy ten topór przypadkiem, kiedy był jego własnością, nie stał się częścią jego ciała? Nie. Okej, okay, to łapię ten topór. Czy to jest zwykły topór? Tak. Na pierwszy rzut oka. Tak. Wrzucam go do nas na wóz. Dobrze. Battle Axe, możesz sobie dopisać. No, dobrze. Nie, no luz. Dobrze. Wskakuję na kozła. Łapię lejce. Rozglądam się, gdzie są pozostałe osoby, które jeszcze tutaj są, żeby się upewnić, że widzą, co robię. No i chciałbym jakoś wymanewrować konie, żebyśmy nie stali... Mamy konie, żebyśmy nie stali na środku tego... Muły macie, tylko gdzieś... Muły, no to dobrze. To w takim razie chciałbym jakoś wymanewrować, żeby nie stać na środku. Konie mieliście skreślone. Konie, bo wymienialiśmy je, tak. Ale my mamy konie już, kupiliśmy konie. Tak? Konie? Tak. I wymieniliśmy je w kresk na świeże. Mogłem zapomnieć, luzik. Macie konie, miejcie konie, bawcie się dobrze. Kiedy wymanewrujesz wozem, próbujesz się jakoś obrócić, widzisz wbiegającego z jednej z ulic Krumrena. Dobiega do was do wozu oczywiście też Nadia. Co robi Zel? Pojawiasz się, nie pojawiasz się? Krumren, Nadia, wskakujcie. Ja się pojawiam, bo zdjęcie tego cantripa to i tak jest czar, więc no się pojawiam. Mhm. Otwieram na spokojnie drzwi i wchodzę do środka. Podbiegacie do wozu. Krumren zdyszany. Mamy problem. Ktoś chyba atakuje świątynię. Wszyscy są? Chyba. To zawracam i jedziemy. W którą stronę? W stronę świątyni? W stronę świątyni. Dobra. Zawracasz w stronę świątyni. Wjeżdżacie w ulicę, która prowadzi do... na zachód właściwie. Jest drogą główną. Stary stwaliczowy trakt prowadzący w stronę kresk. I zaczynacie zbliżać się do świątyni. Zanim zdążyliście tak naprawdę zjechać z tego placu, niebo rozdziera potężna błyskawica i uderza grzmot, który sprawia, że na chwilę ten szum deszczu przestaje być słyszalny. Moi drodzy, słyszałem, że ktoś bawi się w podszywanie się pod waszego władcę. Podnosicie wzrok i widzicie, jak chmury na niebie uformowały się w gigantyczną twarz Strada Wonzarowicza. W jego oczach widzicie błyskawice. Uśmiech jest jedyną szczeliną, która pozwala zobaczyć białe niebo, które teraz tak groteskowo przypomina jego zaostrzone zęby. Nie będę wam zabierał tej przyjemności i tej zabawy. W końcu mamy festyn. Trzeba się cieszyć. Ale moi drodzy, skoro możemy się zabawić, a wy ponoć cenicie sobie spokój. 100 lat spokoju dla Walaki. Jeśli przyniesiecie mi głowy waszych nowych gości. Chmury rozjeżdżają się, zlewając się z powrotem w jednolitą masę.
że nie mam czaru, który brzmi napisy na niebie, czy jakoś tak bym napisał strat to chuj. Jedziecie w stronę kościoła i widzicie tylko jak w pojedynczych oknach lub w drzwiach pojawiają się twarze miejscowych. Oczy wbite w was. Co po niektórzy przekroczyli próg, zaciskają pięści, trzymają tasaki, jakieś domowe narzędzia. Wyjdziecie w stronę bramy wyjazdowej i zbliżacie się do kościoła świętego Andrala. Widzicie najpierw jedną, potem dwie, cztery, sześć, osiem postaci, które mieliście okazję spotkać wcześniej. Przechodzi wam przez myśl. Poza Krumrenem, bo Krumrena tam nie było. W warsztacie. Oczywiście, w warsztacie trumniarza. Przez chwilę przychodzi wam do głowy, że sytuacja jest stracona. Jeżeli oni napadną na ten kościół, to wszyscy, którzy są w środku, zginą, a słyszycie całkiem spore krzyki, całkiem dużą ilość krzyków dochodzących ze środka. Widzicie nietoperze, które krążą wokół wieży kościelnej, na której wisi dzwon. Widzicie, jak jeden z tych wampirów po raz kolejny prawdopodobnie próbuje zrobić krok w stronę drzwi wejściowych. Widzicie barierę, która nie pozwala mu wejść do środka. Jasne światło materializuje się tuż przed nim, odbijając go, a on tylko wykrzywia twarz w bólu. I ich twarze też zwracają się na was w tym momencie. Tutaj zrobimy sobie krótką przerwę. A my żegnamy się z wami. Ja byłem Dredd, oglądaliście Klątwę Strada na kanale RPGówek z moimi wspaniałymi, cudownymi graczami. Pa, pa!